będę grał w grę! Kaczy? Do siebie, kurwa! Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Będę grał w grę, a dzisiaj zagramy w totalną świeżynkę prosto z listopada, czyli Call of Duty Advanced Warfare, czyli coś nowego od Activision oraz Sledgehammer czy Infinity War. Kurwa, nie pamiętam, kto już tworzy tą grę, bo mam to tak naprawdę w dupie, ale zaraz przejdziemy dlaczego. Moi Państwo, jak wiecie lub nie, ja jestem ultra kurwa, a przynajmniej byłem fanboyem serii gier Call of Duty. Niestety to się kurwa zmieniło w ostatnich latach, bo jak kochałem pierwsze części, szczególnie Call of Duty 1, United Offensive, drugą część, trzecią, czwartą, ale niestety w pewnym momencie kurwa Call of Duty, o Jezu, jak głośno, spokojnie, kurwa, przepraszam na sekundkę, ale patrzcie na te cutsceny, nim przejdę do hejtu. Trzeba przyznać, że tutaj graficy odjebali absolutnie zajebistą robotę. Jest to fotorealistyczne, foto zajebiste, foto wyjebane. I foto kurwa wszystko jest super mega. No jest Kevin Spacey, co tu pierdolić, to jest największy plus tej produkcji. Ale niestety nie ratuje to wtórności kalki, z którą mam do czynienia właściwie od Modern Warfare 2. O, to jest dobry. Widzę, że jest dobry trunek, Kevin Spacey zna się na rzeczy. Tak czy siak, jest mi trochę przykro, że gram od tylu lat ciągle właściwie w tą samą grę z, żeby powiedzieć, ulepszoną grafiką, to kurwa za dużo, bo to nawet tekstury niektóre obciągają kurwa i to totalnie. No ale niestety, takie są losy, och, Kevin Spacey, Boże. Nie, popatrzcie, bo to jest tak kurwa piękne. Boże, jak to jest zajebiście zrobione. Żeby całe gry tak wyglądały. Ale potem przenosimy się do realnego świata, kurwa, gry, gdzie tekstury, kurwa, wyglądają jak sprzed 10 lat. No niestety, przykro mi. Tak jak mówiłem, byłem fanboyem, kurwa, Call of Duty, ale teraz jest bardzo, bardzo, kurwa, źle z tą serią. Właściwie, według mnie, MW2 wykorzystało wszystko, co się dało wycisnąć z tej gry. Potem był niezły Black Ops, jeżeli chodzi o zgrywki klanowe, dawał radę. Ale potem, no Ghost teoretycznie zawierał wszystko co najlepsze, ale pierdolnęło. Ale niestety Ghost nie ratował kurwa serii, bo wciąż mamy do czynienia z tym kurwa samym. A teraz odjebaliśmy i przenieśliśmy się w jakąś kurwa przyszłość. Jest kurwa Korea Północna, rozpierdala wszystkich. Oczywiście Stany Zjednoczone, a co? Wpierdolą się w konflikt, mimo że tam nie ma ropy kurwa, nie rozumiem tego, ale wjebiemy się, a co? Cały czas wam tutaj pierdolę, jeszcze nie pokazałem wam faktycznego gameplayu, ale już zaraz. Oczywiście mam możliwość grać w tą zacną grę tylko i wyłącznie dzięki serwisowi GameDot, który jak zawsze serdecznie polecam, a już niedługo być może na GameDocie pojawią się kolejne moje programy, ale na razie nic nie będę zapeszać, nic nie będę spoilerować, aczkolwiek zapraszam już zawczasu. Dobra, nie pierdol, dobra, ziom. Cutsceny gameplayowe, czyli w sensie zrobione na silniku gry, też naprawdę dają radę. Ja gram na auto ustawieniach i to serdecznie wam polecam. Grać na auto, ponieważ gra potrafi naprawdę sporo wycisnąć z komputera, co niestety nie do końca zawsze się przekłada na jakość samej gry, a szkoda. No i będziemy się napierdalać, a przynajmniej za jakiś czas. Rzecz dzieje się w przyszłości, fabuły do końca nie znam, bo właściwie mnie to do końca tak naprawdę lekko pierdoli, ponieważ wszystkie Call of Duty są dla mnie wciąż takie same. Nasz przyjaciel rzekomo zginął na naszych oczach w walce, jak nie zdradzę. My natomiast straciliśmy rękę, jak też nie zdradzę, nie będę wam psuł rozrywki. Tak czy siak zostaliśmy zasani do firmy Atlas przez Kevina Spacey'ego, czyli przez postać Iron? Nie pamiętam, kurwa. Na pewno nie Iron Man, ha. O kurwa, wszystko się rozpierdala w tej grze jak zawsze. Akcja, jak widzicie, jest kurwa wciąż na pełnych obrotach, tak jak w serii Call of Duty. To jest kurwa wciąż niezmienne i dzięki Bogu, bo to jest po prostu zawsze zajebiste. No i przez to ta gra się sprzedaje, że to jest po prostu świetnie zrobiony dynamizm walki, kurwa, dzięki Bogu. No, dajemy, mamy swój egzoszkielet, dzięki któremu możemy, kurwa, skakać i się bawić. O, pach. I napierdalać we wrogów. Oh yeah. Już mogę zaskoczyć? Nie, muszę zniszczyć jeszcze te pedały. Oczywiście mamy wyzwania nawet już na kampanii singlowej. O nie będziesz do nas strzelał. To jest bardzo w sumie absolutnie nieprzydatne i kurwa zmętne.
Oczywiście, żeby czegoś użyć, napisy, kurwa, pomagające są absolutnie, kurwa, wszędzie. Dobra, tutaj się spuścimy. To źle zabrzmiało, ale tutaj po prostu, kurwa, zjedziemy na dół. Przepraszam za małe ściny, no ale niestety nagrywając, kurwa, frapsem. Jakim frapsem? Co ja pierdolę? Actionem frapsa już, kurwa, nie jestem w stanie, kurwa, znieść. Zobaczcie, jak działają granaty. Jest to dla mnie absolutny, kurwa, absurd i absolutna chujnia. Uważam, że to zabija cały dynamizm z walki, o którym wspominałem, bo... Kurwa, ale gdzie mam? Gdzie mam, kurwa, skoczyć tym? Mogę sobie skakać, ale co z tego, kurwa? Rozpierdolę was! O kurwełę. O nie, zajebią mnie zaraz. O kurwa! Odrzuciłem granat, bo jestem zajebisty. A ty, kurwa, co? Walcz, dziwko! Już, dobrze, zaraz użyję. Okej. O Boże, mogę z tym chodzić, jak zajebiście. Dobra, idziemy z tym skurwysyństwem. La la la, idę, kurwa, z szybą. Ale ktoś mnie wciąż napierdala. A, i tak nie mogę zajebać. A, bo mogę obniżyć tarczę, ale ze mnie, kurwa, lamus. Boże, kochany, jak ta tarcza się! O kurwa! Teraz mi zapierdolą. Zapierdolą mnie drugi raz, jak na razie, jak gram. I będzie to oczywiście na waszych oczach, no bo jak żeby, kurwa, i na... No, ja pierdolę. No nie, no i chuj, kurwa, gdzie jest mój team? Do pizdy nędzy. Dobra, przepraszam państwa. Za więcej opowiem, że już się zdenerwowałem. Dobra, pierdalam się dalej. No niestety dałem dupy, jeszcze nie ogarniam tutaj tych wszystkich, kurwa, egzoszkieletowych bajerów. No niestety nie podnieca mi to zbytnio, ale domyślam się, że gimbaza to już z lepszymi komputerami, to już ma tutaj totalny spust. Aczkolwiek, no niestety, wkurwa mnie wygląd. Kurwa, Skyrim wydany parę lat temu z modami poprawiającymi grafikę wpierdala tą grę na śniadanie, kurwa, i to z połykiem i jeszcze, kurwa, z jogurtem z owocami, kurwa, no, i to takimi dużymi owocami. Więc jest to, kurwa, smutne. No oczywiście może ja nie gram na maksymalnych detalach i nie mogę pokazać wszystkiego, bo już nie mam takiego super zajebistego komputera, kurwa. No ale, no, kurwa, niestety, PC, kurwa, no PC, no trzeba zmieniać, kurwa, ale i tak, lepsze to niż konsola. PC Master Race, kurwa, tak powiem. Udźwiękowienie, kurwa, jak zawsze takie same, klawiszologia, jeżeli graliście w poprzednie, kurwa, gry, taka sama i to jest w sumie, kurwa! Ale mu zajebał w ryj. Get cover, kurwa, dobrze. O, chuj! Gdzie są wrogowie? Zobaczmy. Super mega ułatwiacz, kurwa. Wszystko jest takie łatwe dzięki temu. To takie chujowe. O nie, to Thompson! Postrzyłem Thompsona! Pam, 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 pam. Powinienem wziąć tarczę, ale pierdolę ją. O kurwa, mać. Nie wiem, co, z jaką ja wziąłem broń, ale już mi się podoba. Co tu się wyprawia? Kurwa, piękne, piękne. Po prostu jak... Jak nitownica, kurwa, z Quay'a. Jak Railgun. Ty, kurwo, przestań, przestań. Tak czy siak, no proszę państwa, no co ja mogę więcej powiedzieć o tej grze? No sami widzicie, jak to wygląda. No to jest po prostu... O, jaka ścina, kurwa mać. To jest po prostu Call of Duty pełną, kurwa, gębą. Nic się nie zmieniło. Jeżeli jesteście... Czy ja w ogóle coś im robię, kurwa? Aha, bo to tak trzeba strzelać. Ale ze mnie, kurwa, lamus. Jesteście fanami tej serii, to będziecie się bawić jak dzieci. Ja niestety się już nie potrafię, kurwa, przy tym bawić. Przykro mi, no po prostu, nie wiem, kurwa, czemu. Ale te gry są cały czas, kurwa, takie same. Cały czas i jest mi po prostu przykro z tego powodu, kurwa. Najzwyczajniej w świecie. O chuj, skończyła mu się munica. A spromieniuje cię, kurwo. Na, dostaniesz od razu, kurwa, raka od tego. Dobra. Dobra, proszę państwa. Nie będę wam więcej zamulać. Kampania dla jednego gracza jest podobno super mega zajebista. Ja nie wiem, bo jeszcze nie przeszedłem. Och, mogę uzupełnić ammo. Bosko, kurwa. O kurwa. Biegaj, Mitchell, kurwa. Jeszcze rozpierdolimy tylko to gówno. O, jaka ścina, chuj. BOOM. No ale nie mam amunicji. Aha. O chuj. Nie! Refill your ammo! No, jak, ale mówię, no, zabawa się powtarza, no. Nic tu
się kurwa nie zmieniło w rozgrywce, no. Takie same zadania, zniszcz czołg, podnieś kurwa to, podnieś kurwa tamto. No, co i co i co? Aha, przydaję uzupełnić amunicję. Dobrze, już powinienem dawno skończyć, już nic więcej wam nie mogę kurwa pokazać tutaj. No ale chuj, dobra. Pi, kurwa, nic nie mogę kurwa zrobić, nie umiem z tego strzelać, ja pierdolę, jestem taki chujowy, Dobra, zamknij ryj, staram się, nie wiem co mam tu kurwa robić. To gówno nie umiera. Kurwa, jeszcze? Serio? Stinger, kurwa. O broniach nic nie powiem, bo absolutnie nie kurwa nie zasługują na żadne wspomnienie, ponieważ są takie same kurwa jak w poprzednich częściach. Zmieniły się tylko kurwa... Nie no, serio? No kurwa macie, jak on tu wszedł do pizdy nędzy! Przez tych wszystkich kurwa moich towarzyszy! No i chuj, i teraz kurwa od początku, pierdolę. Przepraszam na chwilę. O Boże, udało się kurwa w końcu, ale chuj z tym. No tak to trzeba próbować, no. Także proszę państwa, tak jak mówię, jesteście fanami, polecam. Nie chcecie powtórki z rozrywki, kurwa nie polecam, no. Może poczekajcie, aż spadnie cena, Boże, jak ja się mylę dzisiaj. Spadnie cena, może będzie bardziej się opłacało, kurwa, kupić. Nie wiem, ja na razie, to prawda, mam grę do zagrania, ale ja kupować swojej kopii na pewno nie będę, bo po prostu nie widzę kurwa sensu, no, niestety, przykro mi, kurwa, mimo że kocham tą serię, to ta gra po prostu kurwa się do tego nie nadaje. Tak czy siak, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku Będę grał w grę, gdzie recenzuję dla was może nową, może starą, a może jeszcze kurwa inną grę, a w tym czasie zejdę sobie do szybu windy, kurwa, cokolwiek tam na mnie czeka. Bajo!